Dokładnie tylko 13 zawodników, więc no, jedyny w zasadzie młody z tych Japończyków, których oglądamy, Kento Sakuyama, 20-latek. Mają problem Japończycy z młodzieżą do skoków. Nie garną się już samuraj. Niezbyt to dobry skok Sakuyamy. No, myślę, że pewniak pierwszy do wyeliminowania z konkursu. No, na pewno go nie zobaczymy w drugiej serii.